Witam Ciebie w pierwszym module Kobieta i jej cykle. Jest to moduł poświęcony właśnie tym, że my kobiety żyjemy w ciągłym cyklu. I kiedy mówię cykl, pewnie od razu kojarzy Ci się to z okresem, z cyklem menstruacyjnym, ale wcale nie tylko mówię o tym cyklu, dlatego że my kobiety żyjemy zgodnie z fazami księżyca. Energia kobieca, energia żeńska jest to energia yin. Energia yin jest to energia księżyca. I my wiemy, że księżyc właśnie ma swoje cykle. Jest podzielony na cztery fazy. Najbardziej znane to jest pełnia księżyca i nów, nowy księżyc, ale też dwie pozostałe fazy to jest ponowiu, kiedy ten księżyc rośnie, przygotowując się do pełni, i też po pełni, kiedy księżyc maleje, przygotowując się właśnie do nowego księżyca. Ten cykl bardzo mocno działa, czy ma wpływ na nasze emocje, na to, jak się zachowujemy, jak działamy, na naszą aktywność, na to, jak wyglądamy nawet i jaką mamy energię życiową. Ten cykl związany jest również z cyklem menstruacyjnym, czyli pełnię można by porównać do owulacji, nów do menstruacji. Natomiast kiedy księżyc maleje po owulacji, to jest ten okres właśnie przygotowujący się do menstruacji, a po menstruacji, kiedy jest przygotowuje się do pełni, to właśnie wtedy, kiedy księżyc rośnie. Dlatego też nieważne, w jakim jesteś momencie swojego życia, czy nadal jesteś w cyklach menstruacyjnych, a może już nie. Wiem, że wiele z Was już jest w czasie premenopauzy, kiedy te cykle nie są regularne, lub nawet menopauzy, kiedy już nie masz cyklu menstruacyjnego. Czy wtedy mamy inaczej praktykować? Wcale nie, dlatego że wtedy możesz dopasować swoją energię życiową czy swoje właśnie cykle do cyklu księżycowego i działać równie właśnie zgodnie z cyklem księżyca. Kiedy spojrzymy na cykle nasze, to też możemy porównać pory roku czy pory dnia. Też nasza energia będzie różniła się, dzieląc tą energię na cztery części. Czyli kiedy pomyślimy o jesieni, jest to moment, kiedy po pełni księżyc maleje, energia spada, przygotowując się do nowiu, który jest zimą. Natomiast po zimie energia rośnie, przygotowując się do pełni, czyli pełnia to jest lato. W tym module poprowadzę webinar, w którym skupimy się bardzo dokładnie na tych cyklach, jak wykorzystać kolejne cykle, jak praktykować jogę, jak medytować, jak wykorzystać najlepsze momenty z każdego cyklu, bo każdy cykl ma swoje najfajniejsze momenty i też słabsze punkty, ale jak znamy te punkty i te momenty, to wtedy wspaniale możemy to z tym pracować. Także zapraszam Ciebie do pierwszego modułu Kobieta i jej cykle, gdzie również poznasz praktykę dla wszystkich kobiet, dla wszystkich cykli i medytację, która wprowadza nas w harmonię w naszym cyklu księżycowym, menstruacyjnym, w cyklu życiowym kobiety. Zapraszam. Satnam.